Idea zbudowania tak zwanego lądowego krążownika fascynowała inżynierów na całym świecie przez wiele lat. Wizja potężnej lądowej maszyny, ważącej ponad 100 ton i wyposażonej w działa znane z morskich okrętów, musiała działać na wyobraźnię. Szczególnie mocno zadziałała na niemieckich inżynierów w czasach II wojny światowej. Projektowany przez nich Landkreuzer P-1000 Ratte miał być prawdziwym gigantem z gąsienicami, który na polu bitwy byłby niczym wielki szczur wśród małych myszek. Problematyczne okazało się już jednak samo dostarczenie go na front. Pierwsze koncepcje tego typu maszyny pojawiły się już przed I wojną światową w carskiej Rosji. Syn twórcy układu okresowego pierwiastków, Wasyl Mendelejew, zaprojektował wtedy pojazd o masie 170 ton, który miał poruszać się po torach kolejowych i być wyposażony w armatę 120 mm. Ówczesne ograniczenia technologiczne nie pozwoliłyby jednak na jego zbudowanie i szalony projekt Wasyla szybko zarzucono. Przed II wojną światową podobne projekty pojawiły się jednak również w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech. Anglicy opracowali ważący ponad 100 ton czołg Flying Elephant, a Niemcy mierzący kilkanaście metrów pojazd K Panzerkampfwagen. Oba pomysły nie wyszły poza fazę projektową, ale kilka lat później Hitler zaaprobował jeszcze bardziej szalony plan. W trakcie II wojny światowej niemieckie fabryki czołgów nie posiadały tak dużych mocy produkcyjnych jak Związek Radziecki i nie mogły konkurować z masową produkcją słynnych T-34. Ilościową przewagę Rosjan chciano więc zniwelować jakością niemieckich maszyn. Zdaniem doktora Łukasza Gładysiaka mogła być to jedna z głównych przyczyn podjęcia przez Wehrmacht decyzji o powrocie do planu zbudowania lądowych krążowników. Decyzję o rozpoczęciu prac nad tak zwanym superciężkim czołgiem podjęto w roku 1942. Jej wynikiem było skonstruowanie czołgu Panzerkampfwagen 8 Maus, który z masą 188 ton był najcięższym i największym czołgiem, jaki kiedykolwiek zbudowano. Powstały jedynie dwa jego prototypy, których nigdy nie użyto w walce. W trakcie ich tworzenia w głowach niemieckich inżynierów zrodził się jednak jeszcze bardziej szalony pomysł. Maszyna ponad 5 razy cięższa od Mausa, potężny i olbrzymi Landkreuzer P-1000 Ratte. Landkreuzer miał ważyć 1000 ton i posiadać pancerz o grubości 250 mm. Jako jego główną broń planowano działo okrętowe o oszałamiającym kalibrze 280 mm. To jednak nie wszystko. Z przodu chciano zamontować jeszcze działo czołgowe o kalibrze 128 mm, a z tyłu dwie wieżyczki, również o podobnym kalibrze, i cztery działka przeciwlotnicze. Szacuje się, że do obsługi czołgu oraz jego uzbrojenia potrzebna byłaby załoga licząca od 20 do 40 żołnierzy. Czołg miał mieć 39 metrów długości, 14 metrów szerokości i 11 metrów długości, a jego napęd stanowiłyby dwa silniki diesla wykorzystywane chociażby w ubotach. Miały one pozwolić na rozwijanie prędkości do 40 km na godzinę, a zasięg pojazdu miał wynosić 190 km. Od początku jednak szacunki te uważano za bardzo optymistyczne. Czołg miał być też bardzo wysoki, dzięki czemu mógłby przekraczać rzeki bez potrzeby korzystania z mostów. Mostów, z których większość i tak nie utrzymałaby jego potężnego ciężaru. Landkreuzera planowano używać jako mobilnej artylerii, pozwalającej niszczyć umocnienia i fortyfikacje wroga. Niemieccy konstruktorzy szybko jednak zdali sobie sprawę, że praktyczne zastosowanie takiego czołgu byłoby znikome. Posiadał po prostu zbyt wiele wad. Przede wszystkim ze względu na swój olbrzymi ciężar maszyna nie mogłaby korzystać z dróg, tuneli oraz mostów. Nie istniał również pociąg, który mógłby ją przetransportować. Biorąc pod uwagę niewielką prędkość maksymalną P-1000, dotarcie na linię frontu zajęłoby czołgowi bardzo dużo czasu i nie byłoby żadnej możliwości szybkiego przerzucenia sprzętu w inne miejsce. Ponadto w przypadku uszkodzenia silnika Ratte byłby praktycznie uziemiony, a jedynym wyjściem byłoby rozebranie go na części. Wad było jednak więcej. Ze względu na swój olbrzymi rozmiar oraz małą mobilność, czołg nie sprawdziłby się w miastach i byłby bardzo łatwym celem dla wrogiego lotnictwa.
4 zamontowane na tyle działa przeciwlotnicze nie wystarczyłyby, żeby obronić się przed bombowcami, które na pewno obrałyby P-1000 za swój cel. Wysadzenie tak spektakularnej jednostki wróg prawdopodobnie traktowałby jako priorytet, żeby osłabić morale niemieckiego wojska, a to z kolei zmusiłoby Wehrmacht do przeznaczania zbyt dużych środków na ochronę swojego stalowego potwora. Jak postanowiono rozwiązać te wszystkie problemy? Projektując jeszcze większe monstrum. Po tym jak projekt Landkreuzer P-1000 Ratte został uznany za niepraktyczny, w głowach niemieckich inżynierów pojawiła się wizja stworzenia maszyny jeszcze o 500 ton cięższej. Miała nosić nazwę P-1500 Monster i ważyć 1500 ton. Ten olbrzymi kolos planowany był jako mobilna platforma artylerii o kalibrze 800 mm i zasięgu około 37 km. Pomysł był szalony i oczywiście nie doczekał się realizacji. Podejrzewa się, że mógł być jedynie elementem propagandy lub wymysłem jakiegoś ekscentrycznego inżyniera, który chciał się popisać swoim nieprzeciętnym wizjonerstwem.